Gościem Radia Zety dzisiaj Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Wybiera się pan na Marsz Niepodległości w tym roku? Oczywiście. Ale w tym roku jeżdżony. A, czyli pan pojedzie. Pojedzie samochodem, tak? Pojedziemy, tak. Pojedziemy samochodami. Ale to rozumiem, że chcecie obejść w takim razie i spodziewacie się, że sąd apelacyjny podtrzyma decyzję wcześniejszą Sądu Okręgowego o zakazie tego marszu? No niestety sąd podtrzymał tę decyzję, natomiast to jakby nie jest chyba zasadnicza przesłanka, jaką kierowało się Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, dlatego że no nawet można było przecież zorganizować zgromadzenie spontaniczne, tak jak mieliśmy to w poprzednich tygodniach. Jest ta opcja zgromadzenia spontanicznego. Natomiast no, w związku z tym, że pojawiłyby się zaraz pewnie oskarżenia o to, że rozsiewamy wirusa, więc dlatego taka decyzja zarządu stowarzyszenia. A pan jest tego zdania, że takie manifestacje, takie demonstracje masowe to sprzyjają właśnie mocno transmisji wirusa, że przyczyniają się do radykalnego wzrostu zakażeń? W jakiś sposób się przyczyniają, nie wiem czy do radykalnego. Moim zdaniem sytuacja i wirus jest tak w skali kraju już rozprzestrzeniony, że to wielkiego wpływu raczej nie ma. Natomiast pewnie jakiś niewielki wpływ może mieć. No ale pan przecież sam protestował przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przeciwko tym obostrzeniom, które wprowadza rząd. No tak, bo to jest, te obostrzenia powodują prawdopodobnie większe straty niż nawet być może sam COVID. Proszę zwrócić uwagę, w październiku mieliśmy 13 tysięcy zgonów więcej niż średnia z ostatnich 4 lat, ale ponad 10 tysięcy z tych zgonów nie mają nic wspólnego z COVID-19, co najmniej 10 tysięcy z tych zgonów. Trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia tylko niszczenia gospodarki, które obecnie się odbywa, ale jest to też kwestia tak naprawdę zapaści systemu ochrony zdrowia. No, rząd wysyła policję, wysyła wszystkie służby, żeby pilnowały basenów, siłowni, restauracji, kawiarni, żeby się nie otwierały, a tymczasem tak naprawdę to, na czym rząd powinien się skoncentrować, to właśnie system ochrony zdrowia i pozwolić, bo oczywiście w granicach rozumu i bezpieczeństwa, ludziom zarabiać pieniądze. Po prostu. No, ale powiedział pan, że w jakimś tam stopniu jednak takie zgromadzenia masowe mogą przyczyniać się do transmisji wirusa, no sam pan w nim uczestniczył, więc przyczynia się pan do, można powiedzieć w ten sposób, do rozprzestrzeniania się wirusa. Panie doktor, tylko że ten wirus się szerzy non-stop, od wielu miesięcy w całej Polsce. I to nie jest kwestia taka, że my teraz zastosujemy wariant chiński, czyli zamkniemy kilkadziesiąt milionów ludzi w areszcie domowym na miesiąc czy na dwa i wyeliminujemy tego wirusa z naszej populacji, bo to już nawet jakby ktoś chciał, moim zdaniem byłby to plan szalony do przeprowadzenia w Polsce, ale nawet jakby chciał ktoś to zrobić, to jest to już niemożliwe. Wirus od pół roku ponad, mi się wydaje, że od początku tego roku w Polsce jest i się transmituje. Teraz chodzi o to, jaką rozumną strategię ograniczania strat w zdrowiu, życiu ludzi, w zapaści gospodarczej, w systemie edukacji obrać. I w naszym przekonaniu rząd obiera najgorszą możliwą drogę. To znaczy ponosimy koszty społeczne, gospodarcze, zdrowotne, takie jak były w Chinach, a nie mamy tych zysków i tych profitów, można powiedzieć, które są na przykład w Szwecji. No dobrze, to w takim razie co powinien zrobić rząd? Rząd powinien zastosować zupełnie inne strategie wiele miesięcy temu. Znaczy, był powszechnie krytykowany czy wyśmiewany ten model szwedzki nie zamykania kraju, nie robienia lockdownu, stopniowego przechodzenia populacji przez tego koronawirusa i stopniowego tak naprawdę model szwedzki, według mnie, to był model wypłaszczenia, ponieważ oni pozwolili temu, żeby ten wirus nie uderzał falami, tak jak mamy teraz tą falę jesienną, tylko oni realnie doprowadzili do pewnego wypłaszczenia. Ktoś powiedział, że tam jest dużo ofiar na milion, w sensie ludzi, którzy umarli na milion mieszkańców w Szwecji, dużo więcej niż w Polsce. Moim zdaniem będziemy mieli podobny przelicznik ofiar, jeśli chodzi o śmierć z powodu koronawirusa na wiosnę, tylko nie będziemy mieli tych zysków w postaci niezamkniętej gospodarki, niezamkniętej edukacji, a system ochrony zdrowia już w tej chwili nie funkcjonuje. On już w tej chwili został sparaliżowany. I rząd, zamiast wiele miesięcy się przygotowywać do
do tej jesieni, to rząd zajmował się wszystkim innym, od polityki wewnętrznych rozgrywek po właśnie zamykanie siłowni, barów, restauracji, kin i wszystkiego, co tylko można. A nie przesadził pan, pisząc, że prezydent Trzaskowski wychodzi na całkowitego idiotę? Cytuję pana. No nie, prezydent Trzaskowski przez tydzień manifestował, chodził po ulicach Warszawy. No pan też chodził. No okej, tylko że ja nie udawałem takiej hipokryzji, że teraz będę komukolwiek zabraniał manifestować pod pozorem walki z epidemią, a tydzień wcześniej sam uczestniczyłem w licznych zgromadzeniach. No to jest problem z prezydentem Trzaskowskim. On najpierw sam, jak twierdzi, przyczynia się do transmisji wirusa, a potem zabrania innym, wydaje zakaz związany z tym, że z tym samym powodem. No to jest coś niebywałego. Nie pójście na marsz będzie przejawem patriotyzmu, przejawem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Tak mówił wiceminister Kraska. Co pan odpowie panu wiceministrowi z Prawa i Sprawiedliwości? Pan wiceminister po pierwsze już teraz nie ma pretekstu, żeby nie przyjechać na marsz, więc jak chce, to niech zamanifestuje w aucie. Taka jest decyzja Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. A po drugie, zapytałbym się pana ministra, gdzie jest przygotowanie całej infrastruktury systemu ochrony zdrowia przez te pół roku do tej jesieni. Bo teraz jedno czy drugie zgromadzenie niewiele zmieni w sytuacji epidemicznej w Polsce. Natomiast całość tej sytuacji, 7-8 miesięcy, no to już byłaby w stanie zmienić. Ale tutaj rząd, który twierdził jeszcze w lipcu, że wirus jest w całkowitym odwrocie, no po prostu zajmował się wszystkim innym, a nie tym, co trzeba. A jak liczny będzie ten zmotoryzowany Marsz Niepodległości? Jaki to będzie najazd na Warszawę? Nie mam pojęcia. No, w Marszu Niepodległości uczestniczy co roku między 100, no w rekord był 2018 na stulecie, około ćwierć miliona ludzi, między 100 tysięcy a ćwierć miliona ludzi, ale ile osób zdecyduje się na formę zmotoryzowaną, to ciężko mi powiedzieć, zważywszy chociażby na to, że spora część zawsze docierała do Warszawy autokarami. Także jest to dla nas też wielką zagadką. No tak czy inaczej ten marsz się odbędzie, ale w sposób zmotoryzowany, jak słyszymy. Pan poseł Winicki na ten marsz się wybiera, wsiądzie do swojego samochodu, a zabierze pan również dzieci, rodzinę? Dzieci, rodzina zostają chwilowo u teściów na Dolnym Śląsku. Czyli będzie pan solo na tym Marszu Niepodległości? Nie, będę ze znajomymi, będę ze współpracownikami. Będzie nas dużo. No to tyle w części radiowej. Robert Winicki z nami zostaje, poseł Konfederacji. Jesteśmy teraz na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. I na początek w części internetowej jest pytanie od słuchacza. W pana środowisku powszechne jest przekonanie, że prawdziwej pandemii nie ma. Wirus COVID-19 nie jest groźniejszy niż zwykła grypa. Dlaczego zatem zaczyna brakować respiratorów w szpitalach? Nie jest to powszechne przekonanie w moim środowisku. Być może niektóre osoby tak uważają, natomiast to, co jest powszechne w moim środowisku, to właśnie krytyczne podejście do sposobu, w jaki rząd podjął się walczyć z koronawirusem. Wskazujemy na modele czy to Krzysztofa Szczawińskiego, czy deklaracje z Great Barrington, epidemiologów z najlepszych uniwersytetów amerykańskich, czy zwracamy uwagę na to, że nie odbyła się żadna w Polsce realna debata na temat zastosowania chociażby modelu szwedzkiego. I to jest stanowisko, z jakiego wychodzi Konfederacja, a nie negowanie istnienia wirusa, bo to jest oczywiście absurdalne. A jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, który w tym roku będzie zmotoryzowany, czy jest pan w stanie zagwarantować, że nie będą tam padały żadne hasła nacjonalistyczne, rasistowskie? No, nacjonalizm chrześcijański jest moją ideą, więc jakby hasła nacjonalizmu chrześcijańskiego są jak najbardziej dobre. Natomiast jeśli chodzi o rasistowskie i szowinistyczne, nigdy takie hasła, pani redaktor, nie padały. Przypomnę, że największa awantura... A Europa będzie biała albo bezludna? Europa no, będzie biała albo bezludna? Takie hasło pani redaktor, widzieliśmy podczas Marszu Niepodległości w 2017 roku. 3 lata temu. W jednej grupce kilkunastoosobowej, która niosła błyskawice, które zostały ostatnio rozgrzeszone jako znak szarych szeregów. To przypomnę tylko, że wtedy była nawet awantura większa niż o hasła tej małej grupki ludzi. To była awantura o to, że oni ponoć noszą znaki nazistowskie. No i teraz odbyła się olbrzymia debata tłumacząca ze strony lewicy, która wtedy podnosiła hasło, że idą neonaziści w tym marszu. No więc odbyła się wielka
wielka debata tłumacząca, że teraz błyskawice to już nie znaczą to, co znaczyły 3 lata temu, tylko teraz błyskawice znaczą. Ale pan teraz odwraca trochę kota ogonem, bo ja pytam, czy możemy uniknąć takich, czy można uniknąć głoszenia takich haseł, bo wtedy na przykład jeszcze w 2017 roku jeden z dziennikarzy pisał też, że padały takie hasła, skandowano: biała siła, Ku Klux Klan, narodowy socjalizm, Sieg Heil. Pani redaktor, no bądźmy poważni. No, jak ktoś twierdzi, że takie hasła padały, niech pokaże nagrania, niech pokaże transparenty, niech pokaże takie rzeczy. No jakby 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi co roku manifestujący, to nie są ludzie, którzy są neonazistami. I bardzo byłoby dobrze, żebyśmy w polskich mediach też takich niepraw, fałszów nie głosili. No, jeśli gdzieś pojawiła się jakaś grupka, która nie miała nic wspólnego z organizatorami, raz podczas tej manifestacji, no to naprawdę wyciąganie na tej podstawie twierdzenia o 100 czy 200 tysiącach ludzi jest zupełnie, zupełnie nieuprawnione. Donald Trump będzie musiał się wyprowadzić z Białego Domu. Wszystko na to wskazuje. Dobrze się stało, że przegrał, czy źle? Nie, no nie stało się dobrze, że przegrał, chociaż też nie byłem fanem jego prezydentury, ale to trochę tak z deszczu pod rynnę, w sensie jakimś tam kulturowym, cywilizacyjnym, dlatego że ile Joe Biden to jest reprezentant głównie takiego mainstreamu związanego z wielkim kapitałem, z wielkimi korporacjami, a więc ten nacisk na Polskę na pewno nie ustanie i szansa na to, że wprowadzimy chociażby realne opodatkowanie wielkich korporacji amerykańskich, które działają na naszym rynku. No tak jakby tak samo Donald Trump nie miał nic wspólnego z korporacjami. No, ma dużo wspólnego z korporacjami i był ogromny nacisk, żebyśmy realnie nie opodatkowywali tych, którzy zarabiają w Polsce krocie. Dzisiaj państwo ciśnie małych, drobnych przedsiębiorców, a nie zajmuje się gigantami informatycznymi, chociażby ze Stanów. Natomiast to jedna jest, więc ten nacisk na pewno nie osłabnie na Polskę. Z drugiej strony jego wiceprezydent, pani Kamala Harris, jest radykalnie lewicową działaczką, więc możemy się spodziewać tej nowej ofensywy światopoglądowej też na Polskę, więc no, ale Joe Biden jest katolikiem. No jest katolikiem. No cóż, no wielu polityków mieni się katolikami, czy protestantami, czy jakkolwiek inaczej. No ważne są czyny, kto co popiera i jaką agendę w przestrzeni narodowej czy międzynarodowej szerzy. Wiemy, że pani Kamala Harris, jak jego wiceprezydent, tak samo jak o ile wiceprezydent u Trumpa był realnie konserwatywny Mike Pence, o tyle Biden wziął sobie radykalnie lewicową Kamalę Harris, więc możemy się spodziewać nacisków światopoglądowych również teraz na Polskę bardzo mocnych i to oczywiście nie jest korzystne. Ale z punktu widzenia polskiej racji stanu to jest zmiana na lepsze czy nie? Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. To nie ma wielkiego znaczenia, pani redaktor. Polityka Stanów Zjednoczonych w skali globalnej będzie może trochę inaczej w formie realizowana. Mniej ekscentryzmów typowych dla Donalda Trumpa będzie się pojawiło w przestrzeni międzynarodowej. Natomiast zasadniczy kierunek polityki amerykańskiej, gdzie wyzwaniem są Chiny i gdzie Europa spada na dalszy plan, to się nie zmieni, bo po prostu tak wyglądają interesy amerykańskie na świecie. W tym kontekście raczej tutaj bym żadnej rewolucji nie prognozował, nie przewidywał. A daje pan wiarę doniesieniom rosyjskich mediów, które szerzą taką informację, że USA fałszują wybory? TVP Info się tym ekscytuje. No, rosyjskie media, podobnie jak i media w innych państwach, również w Stanach Zjednoczonych, zawsze rozgrywają też jakąś swoją grę przy tej okazji. No, wszystkie niekorzystne wiadomości Stanów Zjednoczonych są im na rękę. Natomiast to, co trzeba powiedzieć o systemie wyborczym Stanów Zjednoczonych, no, o czym pisałem też już w mediach społecznościowych, to fakt, że Amerykanie, którzy no, są powiedzmy ojcami podboju kosmosu, internetu, czy współczesnej, nowoczesnej popkultury, to jednocześnie są ludzie, którzy mają u siebie w każdym stanie inny system wyborczy i ten system wyborczy bardzo często jest niespójny, anachroniczny i po prostu no, przestarzały jest ten system i jakby te problemy z wyborami w świecie mediów masowych, w świecie też fake newsów krążących będą się w moim przekonaniu u nich powtarzać, jeśli tego nie zreformują. Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Czy wierzy pan doniesieniom rosyjskich mediów, które szerzą właśnie taką, a nie inną tezę?
rosyjskimi mediami bym się wiele nie przejmował, natomiast zwracam uwagę na media amerykańskie, które też podają takie informacje, że nie wiem, tam system do głosowania gdzieś wysłał w Michigan 6 tysięcy głosów, które poszły na Trumpa, wysłał do Bidena. Są takie informacje potwierdzone przez media amerykańskie i rzeczywiście to powoduje wrażenie chaosu po drugiej stronie oceanu. Nie twierdzę, że te wybory zostały sfałszowane czy skręcone na skalę masową. Natomiast, jak powiadam, ten system, który Amerykanie mają, jest w każdym stanie inny, w niektórych stanach bardzo przestarzały i jest po prostu, będzie, moim przekonaniu, jeszcze powodem ich dużych problemów, jeśli go nie zmienią. No ale ta przewaga w głosach elektorskich jednak jest bardzo duża. Jest, a jeszcze weźmiemy głosy popularne, to jest jeszcze większa, tak? Więc wydaje się, że tutaj nie ma już żadnych, żadnej, nie wiem, nadziei dla Trumpa, że tam Sąd Najwyższy cokolwiek zmieni w tym zakresie, że te głosy zostaną inaczej policzone, co nie zmienia faktu, że pewne nieprawidłowości zapewne były i że jest wrażenie totalnego chaosu w polityce amerykańskiej po tych wyborach. Prezydent Duda pogratulował Joe Bidenowi, ale pogratulował udanej kampanii. Widział pan te gratulacje pana prezydenta Dudy, polskiego prezydenta? Czyli tak się zachował, tak na wszelki wypadek się pan prezydent Duda zachował. Natomiast problemem dzisiaj polskiego rządu, polski rząd będzie miał dzisiaj dwa problemy, rząd pisowski. Pierwszy problem jest taki, że zbyt mocno związali się z Amerykanami przez te ostatnie lata i są bardzo podatni na wszelkie naciski, zarówno o charakterze gospodarczym, jak i o charakterze takim politycznym ze strony Stanów Zjednoczonych. To uprzywilejowanie amerykańskich firm i pani Mosbacher interweniująca na polskim rynku politycznym za każdym razem, kiedy jakaś amerykańska korporacja, nie wiem, jest zagrożona w jakikolwiek sposób, na przykład zapłaceniem podatków, są po prostu skandaliczne i rząd się pod tym ugina. A z drugiej strony za bardzo się związali z samym Trumpem i obstawili tylko jednego konia w Ameryce, w polityce amerykańskiej, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, dlatego że no, my musimy mieć relacje z wszystkimi państwami, a zwłaszcza z supermocarstwem, niezależnie od tego, kto tam rządzi. Więc niestety PiS będzie, a z PiS-em i cała Polska, będzie miał tutaj duże problemy, spodziewam się, począwszy od stycznia przyszłego roku. No niewesołe pan perspektywy kreśli. Niestety realne, trzeba na realnym gruncie stać. A jeśli chodzi o to, co tu i teraz i u nas, czy pana zdaniem rząd ostatecznie wprowadzi tak zwaną narodową kwarantannę, jak to nazywają politycy Prawa i Sprawiedliwości? No to chyba jasno wynika z tej piramidki przedstawionej między innymi przez rzecznika rządu, pana Millera, który pokazywał, że jak będzie z 7 dni średnia 27 a 29 tysięcy zachorowań, no to wtedy jest narodowa kwarantanna, czyli po prostu drugi lockdown. Ten drugi lockdown zresztą już, proszę państwa, de facto jest. My go de facto mamy, dlatego w piątek manifestowaliśmy z przedstawicielami branży fitness, hotelarskiej, branży rozrywkowej przed siedzibą na Nowogrodzkiej, przed siedzibą PiS-u, dlatego że ten drugi lockdown już je tam wolnymi krokami się, czy szybkimi krokami się dokonuje. I dokonuje się momentami w sposób drastyczny, no tak jak przed 1 listopada zamknięcie cmentarzy z dnia na dzień, uderzenie w setki tysięcy handlarzy, ogrodników. No to jest obłędna polityka, to jest polityka bez planu, to jest polityka bez tak naprawdę gaszenia pożarów, które często samemu się wywołuje, jeśli chodzi o rząd. I niestety drugi lockdown już jest naszą rzeczywistością. Rząd musi tylko postawić kropkę nad i obawiam się, że ku temu zmierza. Stąd te protesty, te manifestacje i to apelowanie do rozsądku rządzących, ponieważ to nie jest kwestia tylko zarabiania pieniędzy. To jest kwestia tego, że my tych pieniędzy potrzebujemy w gospodarce, żeby leczyć ludzi. Jeśli mamy sensownie przeprowadzić reformę ochrony, system ochrony zdrowia i wydać teraz mnóstwo pieniędzy, a musimy teraz wydać mnóstwo pieniędzy na to, żeby chronić życie i zdrowie ludzi, żeby ich ratować, nie tylko z powodu koronawirusa. Mamy spadki dramatyczne, kilkudziesięcioprocentowe, jeśli chodzi o onkologię, wykrywanie nowotworów, jeśli chodzi o
diagnozowanie i leczenie szybkie udarów czy chorób serca innych. No tu są dramatyczne rzeczy. My na to wszystko potrzebujemy pieniędzy. Potrzebujemy te pieniądze w gospodarce zarabiać, a nie zamykać kolejne dziedziny życia, zwłaszcza takie, co do których nie udowodniono, żeby tam dochodziło do jakichkolwiek masowych zarażeń. No, ale wiceminister finansów Piotr Patkowski miał radę dla przedsiębiorców, że te branże, które boleśnie odczuły skutki pandemii koronawirusa, czy ci przedsiębiorcy powinni się przebranżowić, mogą się przebranżowić. Myślę, że to pan minister powinien się przebranżowić odejść z rządu, jeśli zamierza opowiadać takie głupoty, bo to jest po prostu skandaliczne, to jest oburzające. Ludzie tracą majątek całego życia, ludzie tracą dorobek całego życia, a co więcej, nie widzą w tym jakiejś sensownej, logicznej, spójnej wizji i polityki ze strony rządu. A takie słowa są oburzające i skandaliczne. No, pan Patkowski powinien za to odpowiedzieć swoim stanowiskiem. A czy kardynał Henryk Gulbinowicz, który został ukarany przez Watykan w ubiegły piątek, powinien zostać pozbawiony orderu Orła Białego? To jest najwyższe państwowe odznaczenie. No, wydaje się, że jeśli Watykan wreszcie zareagował, no to zarzuty przeciwko niemu są bardzo istotne. Jeśli one znajdą potwierdzenie również, że tak powiem, na gruncie nie tylko kościelnym, ale i świeckim, to należy to jak najbardziej przeprowadzić. Ale to znaczy na gruncie świeckim, że dopiero w takim razie rozumiem, że sąd musiałby udowodnić, tak? No nie wiem, no jakaś procedura jest, kapituła orderu Orła Białego, tak? Jest jakaś procedura przewidziana do nadawania. Nie wiem, jaka jest procedura co do odbierania orderów i odznaczeń. Tutaj mnie pani redaktor złapała, że nie wiem, jak wygląda procedura odbierania odznaczenia. Robert Winicki czegoś nie wie. Nie wierzę. Pani redaktor. No, grupa posłów Lewicy apeluje do prezydenta w tej sprawie, żeby odebrał order Orła Białego. Myślę, że jak bardzo rzadko zgadzam się z Lewicą, to absolutnie można to rozważyć, dlatego że, pani redaktor, no, w Kościele jest systemowy problem. Jako wierny, jako katolik też uważam, że po prostu trzeba podejmować radykalne działania wobec tych, którzy dopuszczali się nadużyć. I tutaj nie ma takich kar, o których nie można by pomyśleć. I jeszcze pytania od słuchaczy są. Jan pyta, czy osoba czarnoskóra może zostać członkiem Ruchu Narodowego? Jeśli jest dobrze zintegrowana z polskością, z naszą kulturą, tradycją, poczuwa się do interesu narodowego, a to trwa moim zdaniem nawet nie kilkanaście, co kilkadziesiąt lat, to jest to do rozważenia. Zresztą w Marszu Niepodległości co roku uczestniczy, nie wiem, czy w tej edycji też będzie uczestniczył chociażby kolega, który był kiedyś, nie wiem, teraz jest cały czas w Prawicy Rzeczpospolitej, Bawera Ondoaka. Czarnoskóry, a jednocześnie urodzony, wychowany w Polsce, katolik, walczący o życie nienarodzonych między innymi. Także myślę, że to jest do wyobrażenia, chociaż jest to bardzo, bardzo trudne, ponieważ to nie jest kwestia koloru skóry, tylko to jest kwestia tożsamości kulturowej, a tożsamość kulturową nabywa się w długim, długim procesie. Ciekawe, jak to miało być weryfikowane. Kolejne pytanie, czy homoseksualny brat osierocego dziecka powinien mieć możliwość prawnej opieki nad tym dzieckiem, nad swoim rodzeństwem, skoro Ruch Narodowy jest przeciwny adopcji dzieci przez pary homoseksualne? No, myślę, że przede wszystkim modelem, do którego powinno się dążyć i wyznacznikiem, jeśli chodzi o adopcję, powinno być to, że dziecko powinno mieć wzory żeńskie i męskie w rodzinie. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje życiowe, zdarzają się rozwody, zdarza się śmierć, współmałżonka. Ale tutaj ten konkretny przypadek, gdyby wydarzył się w rzeczywistości. Moim zdaniem jest to ryzykowne. Czyli trzeba by było w takim razie dziecko oddać do sierocińca? Jest w Polsce wiele par, które nie mogą mieć dzieci i czekają na adopcję. I myślę, że przede wszystkim to jest decyzja w takim układzie sądu oczywiście. Sąd powinien się tu kierować jak najlepszym dobrem dziecka. A dobro dziecka polega na tym, że powinno mieć w miarę możliwości wychowaniu wzorce i męskie, i żeńskie. Ale rozdzielać rodzeństwo w takiej sytuacji?
Pani redaktor, no, sytuacje są najróżniejsze. No, rodzeństwo to jest co innego niż adopcja przez kogoś obcego. No, dlatego taki próba takiego tworzenia ekstremalnego przypadku, niego wyznaczania jakiejś normy, to nie jest dobra metoda. Oj, czasami życie pisze takie właśnie ekstremalne scenariusze. Ale nie tak często znowu. Jak zareagował pan, jeśli obok pańskiego domu, gdzieś w pobliżu, postawiono by ogromną farmę przemysłową norek? No to zależy, czy by ta farma mi przeszkadzała, czy by mi nie przeszkadzała. No ale przeszkadzałaby panu, czy nie? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ja byłem na jednej farmie norek, byłem też w jej pobliżu. Tam nie działo się nic takiego drastycznego, co by mi broniło, czy z miarę swobodnie mieszkać. Natomiast moim zdaniem to jest kwestia przede wszystkim polityki władz danej gminy. W każdej gminie powinien być tak zorganizowany plan zagospodarowania przestrzennego, żeby działalność gospodarcza, również ta rolnicza, mogła, przede wszystkim na wsi rolnicza, mogła się swobodnie rozwijać. Ale żeby... ja odpowiedział pan na pytanie, czy miałby pan coś przeciwko temu, gdyby takie przedsiębiorstwo znalazło się, jeśli można nazwać gdyby taka farma, to lepiej powiedziane i najlepiej, znalazła się w pobliżu pańskiego domu. Powiadam pani, że gdyby ta farma powodowała jakąś uciążliwość sąsiedzką, to pewnie bym miał i pewnie bym reagował. Zresztą, a co to znaczy uciążliwość sąsiedzka? No nie wiem, no jak rozumiem, to jest pytanie z taką tezą, że takie farmy coś takiego powodują. No ja jestem człowiekiem pochodzącym ze wsi i miałem sąsiadów, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. No czasami zaśmierdziało z obory, czasami był nawóz rozrzucany po polu. To są niedogodności, które są w produkcji rolnej, więc po pierwsze nie traktuję tego jako czegoś strasznego, czego nie da się przeżyć, a po drugie to wszystko zależy od tego, czy dana działalność jest bardzo uciążliwa, czy nie. Jeśli jest uciążliwa, ja mówiłem zresztą na posiedzeniach komisji sejmowych, komisji rolnictwa, że jeśli ktoś z uczestników tych komisji ma konkretne zarzuty wobec jakiegoś rodzaju działalności gospodarczej, w tym rolniczej, takiej jak fermy norek, to ja jako poseł z chęcią pomogę, zainterweniuję. Dlatego, że to nie jest kwestia tego, że musimy pozostawać obojętni wobec uciążliwej działalności gospodarczej. Nie. Jeśli ona jest, jeśli w ten sposób wygląda, no to trzeba interweniować. Ale trochę pan uciekł od tej odpowiedzi, nie, takiej, no, na, żeby to było na tak albo na nie. I kolejne pytanie. Z ilu z pana znajomych z Konfederacji zgłosiło się na wolontariuszy, jako wolontariusze, do ośrodka z niepełnosprawnymi dziećmi lub adoptowało dzieci z wadami letalnymi lub innymi? Pani redaktor, znam mnóstwo działaczy narodowych czy w Konfederacji, którzy w takich działaniach uczestniczą. Pierwsza z brzegu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat takiej inicjatywy z koleżanką Zofią Kulską, która jest założycielką Fundacji Ruch Ku Samodzielności, właśnie pomagającej osobom niepełnosprawnym, i takie działania podejmujemy. Ale to jest jedna w takim razie osoba. Nie, to jest szereg osób zaangażowanych. A pan się zgłosi jako wolontariusz na przykład? Chociażby w tę fundację. A pan się zgłosi jako wolontariusz na przykład? Jeśli czas i możliwości pozwolą, to jak najbardziej, tym bardziej, że no nie jest taka działalność mi obca. Pomagałem domom brata Alberta. Takie działania podejmujemy. Zresztą w naszych szeregach też są osoby niepełnosprawne, które chcą się angażować w tego typu działania. Na przykład kolega Mariusz, który urodził się, kolega Kamil, który urodził się, przepraszam, z wielonarządowym porażeniem mózgowym, przez 6 lat rehabilitowany. Dzisiaj nie tylko zabiega o prawo do życia, ale też zabiega o to, żebyśmy jako państwo, żebyśmy jako wspólnota narodowa pomagali tym, którzy są w ciężkiej sytuacji. I jeszcze pytanie od Pawła. Czy pan Winnicki mógłby wyjaśnić, jak to było z tym atakiem na kościół, kiedy wysłał fałszywe zdjęcie gościa z rozbitą głową w czasie strajku kobiet, twierdząc, że wpadła bojówka? Takie proste pytanie mam. To nie jest żadne fałszywe zdjęcie. To jest zdjęcie, które zostało zrobione
Wołominie bodajże i mi podesłane, zresztą krążyło po internecie i to nie było żadne fałszywe zdjęcie, tak. Zresztą no, sam byłem pod kościołem świętego Aleksandra w Warszawie i latające koło mnie butelki jajka i butelki z farbą, no to nie były moje wymysły. Chcę wam powiedzieć, że w takim razie te butelki jajka i inne tego typu przedmioty tylko padały ze strony protestujących, a druga strona absolutnie druga była niewinna, znaczy, jak... No, ludzie stali pod kościołem, modlili się i śpiewali, tak, a wokół nich świstały butelki jajka i butelki z farbą. No, na tej obronie kościoła świętego Aleksandra w Warszawie, na placu Trzech Krzyży, w której ja uczestniczyłem, stamtąd wywieziono jednego człowieka karetką, dlatego że dostał taką butelką w głowę, a drugiego opatrywano na miejscu. No, a jak tak? Potraktowano swoje kobiety na przykład w kościele świętego Krzyża? No, wyniesiono je z kościoła, tak? Kobieta skarżyła się, że miała obtartą skórę. No ale nikt tych kobiet nie bił, no zostały wyniesione. No jeszcze by tego brakowało. Bardziej... No jeszcze by tego brakowało. No oczywiście, no oczywiście, no to proszę nie porównywać tych sytuacji, że ktoś zakłóca liturgię, ktoś zakłóca mszę, ktoś profanuje kościoły i jest możliwie delikatnie wynoszony z tego kościoła, a sytuacja, w której ktoś rzuca butelkami, jajkami, farbą w ludzi modlących się pod kościołem, no to są zupełnie dwie nieporównywalne sytuacje. I jeszcze jedno pytanie. Czy ma pan świadomość, że w ostatnim czasie przez 100% poparcie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Konfederacja straciła wielu wyborców? Mam świadomość tego, że sprawa ochrony życia jest sprawą, której wiele osób albo nie rozumie, albo zostało zmanipulowanych przez lewicę. I myślę, że te najbliższe miesiące, tygodnie, lata to są lata, w której musimy dużą pracę wykonać w społeczeństwie na rzecz po prostu uświadamiania ludzi, jak wygląda sytuacja dotycząca prawa do życia wszystkich ludzi. I ostatnie pytanie. Agnieszka, dlaczego pan Winnicki i jego grupowanie chce narzucić swój światopogląd całemu społeczeństwu? Dlaczego jego zdaniem wszyscy muszą stosować się do słów Kościoła, akurat w tym przypadku katolickiego? Czy chce pan państwa wyznaniowego? Nie, wręcz przeciwnie. Zresztą Kościół katolicki już od kilkudziesięciu lat nie chce państwa wyznaniowego. Wręcz przeciwnie. My walczymy o to, żeby każdemu człowiekowi zapewnić po pierwsze prawo do życia, a po drugie prawo do tego, żeby właśnie żył zgodnie ze swoimi przekonaniami. To jest clue sprawy, którą zajmuje się Konfederacja, w której mamy też ludzi niewierzących albo wierzących, ale nie po katolicku, więc to jest zupełnie nietrafione. A nie powinno być tak, że nie chcesz aborcji, to jej sobie nie rób? Nie. No pani redaktor, no, zabicie drugiego człowieka to nie jest kwestia wolności wyboru. To jest właśnie zabranie komuś wolności w postaci pozbawienia go życia. No ale no, nie dla można... wielu osób zarodek nie jest jeszcze człowiekiem. To w którym momencie człowiek staje się człowiekiem? No to proszę mi powiedzieć. Pani redaktor, nie trzeba być osobą wierzącą. Mamy wielu niewierzących, które bronią prawa do życia, a to wynika z dwóch podstawowych zasad. Po pierwsze, etyka mówi nam, że każde niewinne życie ludzkie powinno być chronione, a nauka nam mówi, że nowy zestaw genów, nowy człowiek rodzi się w momencie zapłodnienia. Przychodzi na świat w łonie matki, w tym momencie. Każde inne określenie momentu powstania życia ludzkiego, na kiedy określimy, na trzeci miesiąc, na szósty miesiąc, po urodzeniu, jest arbitralne. Jest arbitralne. Etyka mówi nam, nie wolno zabijać niewinnego ludzkiego życia, a nauka mówi nam, kiedy to życie powstaje. Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Robert Winnicki, poseł Konfederacji i prezes Ruchu dziękuję Narodowego serdecznie. Był z nami. Życzę dużo zdrowia przede wszystkim dla pana i dla pana rodziny. Kłaniam się. Kłaniam się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.